Drodzy, przedstawiam Gucia. Gucio przyszedł tutaj 6 lat temu. Od tego czasu zamieszkał z nami. Jak widzicie, dzisiaj znajduje się w psim spa. Można go pomasować. Gucio jest bardzo ufny. Myślę, że cieszy się z tego wszystkiego, co tutaj ma. Ma ponad 2 hektary do biegania. Codziennie nie musi martwić się o jedzenie. To jedzenie dostaje, ma swoją budę. A kiedy jest zimno, śpi w domu. Można powiedzieć, mi się przynajmniej wydaje, jest to idealne życie dla psa. Ale był taki czas na początku, kiedy Gucio starał się o wszystko walczyć. O swoje miejsce, nawet wtedy, kiedy dostawał miskę, próbował jej bronić, próbował o nią walczyć. I tak chyba też czasami w życiu bywa. Że bywa nam po prostu wygodnie, idealnie, bywa nam po prostu dobrze i o nic nie musimy się starać. Ale czasami przychodzi taki czas, kiedy trzeba starać się, kiedy trzeba walczyć, kiedy trzeba więcej wysiłku. I o tym jest dzisiejsza też nasza historia. Historia o tym, że nawet wtedy, kiedy człowiek wydaje się być zniechęcony, podejmuje dalszą walkę, dalsze staranie, nie poddaje się pierwszemu zniechęceniu. Spójrzmy do tekstu, który będzie nas prowadził do niedzielnego rozważania. Drodzy, Słowo Boże, które będzie nas wprowadzało w niedzielne rozważanie, znajdujemy w Ewangelii według świętego Mateusza w 15 rozdziale od 21 wiersza. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Córka moja okrutnie dręczona jest przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy, uczniowie jego prosili go, mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając, rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. On odpowiadając, rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Drodzy, historia, którą tutaj mamy, obraz Jezusa, który widzimy w tej historii, jakby nie odpowiada obrazowi, który widzimy w Nowym Testamencie. Jezus wydaje się odpychający, Jezus wydaje się nieżyczliwy, jak ten, który nie chce pomóc, jak ten, któremu jest obojętne to, co dzieje się z córką tej kobiety. Spotyka się z tym ta kobieta. Spotyka się z niechęcią uczniów Jezusa, które wręcz domagają się, by Jezus oddalił tę kobietę. Bo sytuacja rzeczywiście robi się kłopotliwa. Oto grupa mężczyzn idzie, a jakaś kobieta woła za nimi. Może zbiec się zbiegowisko, nie wiadomo, co się jeszcze stanie. Jaka kłopotliwa sytuacja z tego wszystkiego wyniknie. Ale kiedy spojrzymy na historię od strony tej kobiety, to zobaczymy kobietę, której zależy. Zależy na życiu jej córki. Zależy na tym, by mogła zostać uleczona i nie poddaje się. Najpierw milczeniu Jezusa, później jego mowie, która wydaje się też zniechęcająca, zachęcająca ją do tego, by zrezygnowała. Przechodzi przez to wszystko i osiąga cel. Jej córka zostaje uleczona. Myślę, że ta historia pokazuje, że nie zawsze jest tak, że wystarczy przyjść do Jezusa. Bo czasami przychodzimy, modlimy się i czujemy się tak, jak gdybyśmy wpadli w pewną pustkę. Jest cisza, brak odpowiedzi, brak reakcji, a słowa tych, którzy są obok nas, mogą być wręcz zniechęcające. Nie warto dalej, nie warto starać się, nie warto w to brnąć. Ta historia pokazuje, że warto. Czasami potrzeba uporu, czasami potrzeba zaparcia, czasami potrzeba walki, by osiągnąć cel, do którego zdążamy. Ale ta historia też pokazuje jedną istotną rzecz. Ta kobieta wie dokładnie, do kogo przyszła.
ta kobieta wie, kim jest Jezus i co może zmienić w jej życiu i w życiu jej córki. Zachęcam do tego, byśmy spotkali się w najbliższą niedzielę w kościele, ponownie zastanowili się nad tym słowem. Myślę, że w wielu kościołach zwrócimy uwagę na różne aspekty tej historii, ale to tylko pokazuje, jak bogate jest Boże Słowo. To będzie też dla nas zachęcające do tego, by być może, tak jak ta kobieta, dalej walczyć o to, by zobaczyć działanie Boga Jezusa w naszym życiu. Serdecznie zapraszam. Tak, można obszczekać ciężarówki, jak przejadą obok. Można. Akcja poszła.